Cześć wszystkim. Taki nietypowy filmik z rana, zaraz wam coś pokażę. To sypnę im jedzenia. Zobaczcie. Takie karmienie z rana, ale coś wam pokażę, dobra. Sypnę im jedzonka. Teraz bardzo dużo jedzą, nie? Bardzo dużo. Dużo gołębi, tego może nie widać. Ale jest tu naprawdę dużo, bo jedzą, nie wiem, 7-8 kilo na dzień. No, pewno tak zjedzą, ze 3 kilo rano i wieczorem. Dobra, sypnę i coś wam zaraz jeszcze pokażę. Widzicie, sobie jedzą. Tym sypniemy też trochę, trochę tu. O, takie już wychodzą nowe mówki. O, tam jest, stoi taki młodzieniaszek ten. O, to są dwa takie nowe wyszły wynalazki. To fajne jest. O, tu jest fajny, też taki piszczol wyszedł. Nie piszczol, bazarkowe gołębie. I tak, zobaczcie, tu są te z Ronfielda, nie? Dobra, nie mam, to dam widymom. Tak podzieliłem jedną kostkę, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Z tymi kostkami. Aż się normalnie tłuką, do jedzenia nie idą. Aż się duszą, no. Ale zobaczycie lepiej. Tu jeszcze sypnę im pod wolierkę trochę. Niech reszta ekipy, jak ja to mówię, moich sprężynek się o, jakie sprężynki wypuszczone pod wolierkę. Później jeszcze też wam nagram, jak wypuszczę je. Teraz jest po godzinie 9:00, trochę mi się przysnęło. Ziarenko. Damy. No, jedzą około, można powiedzieć, że około 8 kilo na dzień. Dużo, ale co im tam żałować. Sypniemy im na górze. Teraz tak jakoś telefon wezmę i coś wam pokażę, jak one idą do tej kostki. O, wczoraj jeszcze ziarno leżało. Patrzcie, jakie głodne. Takie kilo to jest dla nich nic. 3 kilo rano, 3 kilo wieczorem. Te z góry tu zjedzą, no i tamte zjedzą jeszcze pewne też ze 2 kilo. Wiecznie głodne. Ale dobrze, niech jedzą. Gorzej, jakby nie jadły. Apetytu nie miały. To by było gorzej. O, patrzcie, jedzą. I zobaczcie teraz efekt. Efekt tego, jak. O, te siedzą bidy. Patrzcie, idę do tego. Bierzemy. Zobaczcie, jak one zobaczą, że ja tu coś wkładam. Patrzcie. O, i tu sypnę jeszcze takie resztki. Zobaczcie, co teraz będzie. A to dam widymom ten kawałek. Znaczycie widym. Patrzcie. Od jedzenia odchodzą.
i do kozy. Teraz się boją. Schowam się trochę. Kurwa, jakie bidy. Bidy, nie bidy. Patrzcie, zaraz aż będzie podskakiwał ten gritownik do góry. Się już wyczaiły. Te stare, nie? I młode też. Nie wiem, co w tym jest, ale słona nie jest, bo ja zawsze próbuję wszystko, wiecie? Smaku. Słona nie jest, ale normalnie musi im smakować, bo... Ale widzicie, co się dzieje. I tak wszystkie teraz jedzą, nie? To tylko niektóre doszły, ale jak widzą, że niosę kostkę, to na głowę hulają. Zobaczycie, widzimy, jak na głowę hulają zatem. To u mnie gritów jest naprawdę dużo i nie jest, że one jakieś tam grity potrzebują, ale że ja nie daję czy coś, bo ja naprawdę bardzo dużo daję gritów. Już otwieram. Tak, kładę to i zobaczcie, co się będzie działo. To będzie masakra, jak one tylko usłyszą taki dźwięk. Czekajcie chwilkę, mam rękę. Taki dźwięk. Patrzcie. Wyskakują mi pierwsze co do... Ale tamton ten... Grit, ten super wit czy supra... Ten to też jak dam, to matko boska, aż się duszą. Patrzcie, zaraz tu będzie cała gromada. One teraz od jedzenia są oderwane i... O, a tu jest ten, co pasłem. Też ledwo chodzi takie kapcie. I taką kostkę na przykład rzucam średniakom. I... nie wiem. 20 minut i kostki nie ma, nie? One nie odejdą, dopóki nie zjedzą i nie wyliżą jeszcze po tej kostce. Macie jak się... nie mieszczą. I oderwane od jedzenia. Podkreślam. Nie jest, że głodne, czy... Zaraz sam tutaj. W ten sposób widymów nie nagrywałem. O, ta jest fajna samiczka. Właśnie takie lubię. Kolor. A zobaczcie, kapcie obciąłem, jak już rosną nowe kapcie. Od tyłu zaczynają rosnąć. Możecie się przyjrzeć, jak pierzeją gołębie. O, widzicie? Tego samczyka, albo tam samiczkę. O. Widzicie, jak rozbrajają? Zaraz będzie fruwała aż ta kostka. Jeszcze wszystkie nie wyszły, bo pewna część tam je. Nie wiem, co tam jest. Ale widocznie im bardzo smakuje, o. Kawusia się nie chcesz pokazać. O, poszła tam. Kawa. No i czerwone są takie młode, o. Też fajny, ten piękny gołąb. Ten czerwony, co tu siedzi. Tam za nim też taki fajny jest. I teraz idę jeszcze srebrniakom sypnę.
taki filmik z oprzątania. A no widzicie, bo jeszcze tu jedzą, nie? Młode te młodzieniaszki. O, wlał winderki. Zobaczcie, tutaj jaka walka przy tym. Jeden przez drugiego. No i takie wlał winderki. O, takie widynki. Tam już się najadł. Tu będziecie mieli spokój. Od południa wolierka. Wodę mają. Jeszcze jasnym sypnę jeszcze jedno. Tak to mówię, trzy takie, no to 3 kilo to jest, nie? 3 kilo. A, no to z Ronfielda, no to to, nie? O, tą suprę to matko, aż się duszą. No to się też aż duszą, tylko że tam to jest granulat i takie ten z tego Ronfielda, nie? O, propolis. Muszę może nagrać kiedyś w tych widynków. Zobaczcie, jakie tu kapcie mają. Widyny. One będą miały jeszcze większe, jak się spierzą. Bo to na razie to są młode. Im jeszcze rosną i te blawindry też będą takie. Może takie wielkie miały. O, już. Zobaczcie w glitowniku, co się dzieje. A tutaj tych resztek już nie ma oczywiście, nie? To to jakieś jest stary grit. Patrzcie tam, aż będzie wpływał do góry ten gritowy. Jak im rzucę całą kostkę, to 20 minut i nie ma kostki. No masakra jakaś. Jak widzą, że niosę kostkę w ręku i do gritownika, to tu jeszcze im sypniemy. Później otworzę ich, może niedługo. Jeszcze sypnę, żeby... A ty będziesz też mały widynku. Macie trochę tu. O, tu jestem tyle białym kapciem. Białym piórkiem, taki znaczny, pasemko. No tu niech sobie mają. Nie będę już to was zanudzał. O, tu serki spadły. Widzicie? Jeden serek. I tu ten drugi serek. Tam z góry, co kiedyś pokazywałem. Wejszmance żyją. Matko, ile się tych wejszmance lębi, nie tych sił. No i one napasą. Jeszcze pokażę. Dobra, nie będę was zanudzał. Pojedzą wody, się napiją, nakarmią młode, to ten. Wypuszczę je, to coś nagram na dachu, coś wymyślę, może coś poopowiadam. Nie mam tematu, ale podsuwajcie mi też tematy, nie? Ja tam chętnie zawsze każdemu. Ja tam tutaj tajemnic nie mam. No widzicie? I one tak łapczywie i to źle jest. Nażrą się, nażrą, a później trup. Na razie, do zobaczenia, no do usłyszenia później. Cześć.